Witajcie moi drodzy, z tej strony Pawidroj.pl i chciałbym was zaprosić na materiał z gry Crash Bandicoot Insane Trilogy. W dzisiejszym materiale przyjrzymy się aktualizacji 1.06, która wyszła dokładnie wczoraj około godziny 12. No i pokrótce wam powiem, co w tej aktualizacji się znajduje. No i cóż, mam nadzieję, że materiał wam się spodoba, tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania zaczynamy. Pierwszą zmianą w update'cie 1.06, jaka nam została ukazana, to, że ekrany ładowania już są skrócone. W skrócie, nie trwają one po 30 sekund, jak to było w oryginale, czy tam 20, tylko teraz trwają mniej więcej do 2, jak nie 5 sekund. Tak więc jest to o wiele, wiele lepiej, przynajmniej do tego czasu wy możecie sobie na spokojnie poczekać, bo za chwilę wam się plansza załaduje, a nie tak jak poprzednio, że gracz mógłby równie dobrze sobie, nie wiem, pójść do toalety, pójść sobie coś zjeść, pójść nawet z psem i tak czy siak poziom by się wam jeszcze ładował. Tak więc jest to wielki plus, że zrobili aktualizację na te loadingi, ponieważ bądźmy sobie szczerzy, ale no nie ukrywajmy, zabierało to trochę czasu. Drugą istotną zmianą w aktualizacji 1.06 jest właśnie długo wyczekiwany Future Test, czyli poziom, na którym dzisiaj się skupimy. Ten poziom zawiera 145 skrzynek, 29 jest w bonusie, no i ma tylko do zebrania 2 zwykłe dżemy. Czasy na relikty tutaj macie w tym momencie pokazane. No i cóż, co ja mogę powiedzieć o poziomie Future Tense? Generalnie jest to trzeci poziom w przyszłości. Poziom charakteryzuje się tym, że jest dosyć trudnawy na początku. Ponieważ nie ukrywajmy, ale kiedy pierwszy raz wszedłem do tego poziomu, to moja reakcja była po prostu nieziemska. W skrócie, bardzo mi się podobał ten poziom, co można było zobaczyć na wczorajszym livestreamie 29. Serdecznie zapraszam na zapis, który jest na publicznym. No ale cóż, poziom ten jest to poziom po prostu w przyszłości, trzeci poziom raczej w przyszłości. No i tutaj można grać dwoma postaciami, czyli Crashem i Coco. Lecz powiem wam szczerze tak, jeżeli chodzi o skrzynki i tak dalej, to są one bardzo chamsko schowane i gracz tutaj musi bardzo mocno się skupiać, ponieważ 90% tych skrzynek, jak nie 80%, jest w ścieżce śmierci. Dlatego proponuję, aby nikt po prostu nie ginął w tym oto poziomie, żebyście starali się po prostu do tej ścieżki śmierci nie ginąć, ponieważ tam nie tyle co jest dżem, co jeszcze są te dodatkowe skrzynki, czyli inaczej jeżeli zginiesz, no to masz przesrane, ponieważ nie zdobędziesz ani jednego, ani drugiego, czyli w skrócie będziesz musiał powtarzać poziom. Za Future Tense w DLC dostajecie dwa trofea. Jedno zdobywa się, kiedy zdobędziemy dwa dżemy, czyli dostaniemy trofeum o nazwie The Future is Clear, czyli inaczej Future zostało oczyszczone. A drugą trofkę zdobędziemy wtedy, kiedy zobaczymy pomocnika doktora Neocortex, który będzie się unosił tam na dole ekranu i wtedy, kiedy go zestrzelimy z bazuki, wtedy otrzymamy trofkę o nazwie Fruit Fighter, czyli inaczej będziemy mieli trofkę za bazukę. No i dobra, mamy tutaj już powiedziane sobie o trofeach oraz czasach i tak dalej, więc teraz skupmy się na designie tego poziomu. Osobiście bardzo się cieszę, że zrobili trzeci poziom w przyszłości, bo nie będę ukrywał, ale troszeczkę było mało tych poziomów, więc tutaj Vicarious Visions wraz z Activision trafi idealnie, że tak powiem, jeżeli chodzi o tematykę poziomu. No i cóż, jeżeli chodzi o sam wygląd poziomu, ja uważam, że bardzo fajnie się prezentuje. Uważam, że gdy go właśnie pierwszy raz zobaczyłem, tak jak już wspominałem wcześniej na owym livestreamie, który był wczoraj, to po prostu myślałem, że nie wiem, oczy mi wyjdą po prostu poza gałki oczne. Dosłownie, tak ja się czułem, po prostu poziom moim zdaniem wygląda idealnie. Aczkolwiek nie będę ukrywał, że uważam, że Stormy Ascent z Crash Bandicoot 1 jest większym wyzwaniem niż to, co zostało nam przedstawione, czyli tak zwany Future Tense. Aczkolwiek nie ukrywam, że jest to utrudnienie, że jest sporo cofania, bo nie ukrywajmy, ale są ścieżki, które gracza mogą nie raz, nie dwa strollować. Ale tak czy siak uważam, że poziom, no cóż, mógł być jeszcze lepiej zrobiony, ale nie będę narzekał, choć nie ukrywam, że gdyby coś takiego istniało na wersji PlayStation 1,
to myślę, że PS1 samo w sobie by nie wytrzymało, ponieważ to, co jest nam zaprezentowane, to jak widzicie, jest czysty Armageddon. Po prostu rozpierdziel na prawo i na lewo i tak dalej, więc sądzę, że po prostu klatki by nie wytrzymały i po prostu PlayStation 1 by mogło tego nie wytrzymać. Coś mi się wydaje, że Future Tense mógł być też jednym trochę ze skasowanych poziomów, bo wydaje mi się, że Naughty Dog za czasów jeszcze, kiedy wychodził Crash Bandicoot 3 na PlayStation 1, planowało robić coś podobnego, że taki trzeci poziom. Być może jest to tak jak w przypadku Stormy Ascent, czyli w skrócie wykorzystanie jakiegoś niedodanego poziomu. No nic, tego się akurat nie dowiemy. Nie wiemy, czy to jest zrobione przez jakby na potrzeby tej gry, żeby po prostu pokazać jakiś nowy poziom, czy to jest na zasadzie takiego, że kiedyś taki poziom faktycznie miał istnieć, ale został on dopiero teraz wykorzystany. Oczywiście swoje teorie i coś możecie zostawiać w komentarzu na dole. Wróćmy jednak do pozytywów, jak i negatywów. Tak jak już wspominałem, pozytywą jest oczywiście grafika, ponieważ moim zdaniem bardzo ładnie graficznie się prezentuje ten poziom. Soundtrackowo no to tutaj nie muszę mówić, ponieważ jest to soundtrack z przeszłości, tak więc nie wyróżnia się on jakby niczym a niczym. Jeżeli chodzi natomiast o mechanikę, to tutaj poziom dostaje troszeczkę minus, ponieważ no Crash jest dosyć toporny i momentami niestety no ciężko jest w ogóle utrzymać jakby jakąkolwiek równowagę w tym poziomie czy coś, bo łatwo można się spierdzielić, czy to na sam dół, czy po prostu, no nie wiem, możemy przypadkowo wcisnąć slajda i wlecieć w kolce, ale to już wiadomo, są kwestie bardziej kosmetyczne, jeżeli po prostu coś, co miałoby naprawdę mega zaszkodzić. Wróćmy jednak jeszcze do minusów. Jeszcze jednym minusem jest runda bonusowa, która jest dosyć skubana i przyznam, że na początku nie wiedziałem co i jak, co można zauważyć po wczorajszym streamie, jak wszyscy mieli ze mnie bekę, jak gniłem w tej rundzie bonusowej. No po prostu to jest śmiech na sali, co tam się odpierdzielało wczoraj. Aby dostać się do poziomu Future Tense w tej otoż gierce, musicie mieć ukończoną całą fabułę, czyli musicie mieć wszystkie moce. Inaczej, gdy nie będziecie tego mieli, Future Tense wam się nie odblokuje. Myślę, że taka wskazówka będzie wam przydatna do odblokowania tego oto poziomu. Z góry polecam dla tych, co mają PlayStation 4, a jeszcze nie pobierali DLC, z góry polecam, ponieważ naprawdę, mimo że jest to jeden poziom, to jednak ten poziom dostarczy wam sporo frajdy i ja wam mogę to zagwarantować. Mam nadzieję, że owy materiał wam się spodobał. Jeżeli chcecie, możecie strzelić łapą w górę, jak i subskrypcją, jeżeli jesteś nowy na tym kanale, oraz dzwoneczkiem, ponieważ wtedy będziesz otrzymywał powiadomienia o różnych moich materiałach, let's playach czy livestreamach. Gorąco zachęcam do zapoznania się na grupy na Facebooku, jak i na Discordzie. Z tej strony był Pomidory.pl. Życzę wam miłego dnia, udanych wakacji, no i świetnego grania w DLC. Bye bye!